Jak stoisz z chłopakami, z dwoma ogarniętymi na bramce, to tak naprawdę tylko wiesz, wpadasz i zamiatasz i wychodzą, nie? Powiedz wstępnie, to wróciłeś do treningu, powiedz jak forma, jak z tą ręką po operacji i jakie plany? Witam wszystkich, cześć. No co, jakie plany? Ciężko na dzień dzisiejszy powiedzieć, bo nie wiadomo jak będzie się goić kontuzja. No, jak na razie jest lepiej niż myślałem. Dlatego trenuję już dość tak w miarę intensywnie. No i co, no mam nadzieję, że już tak z pełną mocą będę mógł bić gdzieś za miesiąc, półtorej, maksymalnie dwa. Także jestem dobrej myśli i pracuję. No trochę waga skoczyła niestety przez ten czas. Ile teraz? No tak 92 będzie. Także trzeba trochę zbić wagi, ale w miarę dynamika, szybkość jakoś nie poszły w dół, także nie, jest dobrze i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Tutaj z Jurijem Wachtyrowem trenujecie zupełnie w innym stylu. Jakieś takie widzę myczki, kruczki, nowe techniki. Znaczy nie, no my tym systemem już pracujemy już od kupę lat, tak? Także tutaj nic jak gdyby dla mnie to nie jest nic nowego, to jest po prostu cały czas rzeźbienie, że tak powiem, niby technika, ale tak naprawdę praktyka, bo uczymy się szczelnej gardy, tak? Nie uczymy się schematów, czyli sami decydujemy o tym, jakie będziemy ciosy zadawać na gardę. No i tutaj trener urozmaica w jakkolwiek możliwy sposób, żeby to miało sens. No i pracujemy, no tutaj kolega, który ze mną właśnie był w parze, Krzysiu, no nie ma żadnej walki zawodowej, nie jest żadnym zawodnikiem, a idąc tym systemem szkoleniowym po prostu bardzo dobrze sobie radzi i jest dla mnie dość wymagającym partnerem, tak? Do techniki, do sparingów. A słyszę, kiedy ciekawe elementy treningowe z wykorzystaniem gumy na worku i tutaj, i tutaj przy treningu w parach coś nowego, tak? No, no to akurat, no mówię, ten trener urozmaica, ale też nie fantazjuje na tyle, żeby to miało sens, tak? I żeby jakieś miało to przełożenie w praktyce, tak? Także tutaj no fajne rzeczy i myślę, że to jest też skutek właśnie, później to wychodzi wszystko w ringu. Ta taka czutka praca w parach, bicie na gardę przede wszystkim po to, żeby ją uszczelniać. No i efekty później są w ringu. Tak. Uważasz, że ten twój taki dosyć nieszablonowy styl to też jest w jakimś sensie wypadkowa praca z Jurijem Wachtyrowem? No wydaje mi się, że tak, bo trener tutaj nie, jak gdyby nie blokuje moich pomysłów też, tak, bo czasami na przykład Jura mówi, pokazuje jakąś technikę, a ja gdzieś tam automatycznie już tą technikę troszeczkę przekombinowuję, ale na swój sposób, pod swój styl, tak. I on jak gdyby nie hamuje mnie w tym, tylko pozwala mi robić to, co ja czuję, na takim naturalnym instynkcie pracować. Czasami jest to ryzykowne. No ale wstanie w podwójnej gardzie i zbieranie ciosów też jest ryzykowne, bo zawsze gdzieś się znajdzie luka, tym bardziej jak ma się do czynienia z jakimś bardzo mocnym i doświadczonym zawodnikiem. Słuchaj, kiedyś rozmawiałem z Łukaszem Janikiem na temat różnicy pomiędzy stylem pracy w Polsce a w Niemczech i mówił na przykład, że w Polsce duży nacisk był kładziony, tak jak trenował, tam z trenerem Łapinem, na takich elementarnych, technicznych sprawach, natomiast w Niemczech bardziej pracowali na takim naturalnym flow. Ten drugi sposób pracy jest chyba bliższy tobie, co? Tak, tak. No ja tutaj mówię, że ja mam nieszablonowy styl. Czasami w technice robię takie rzeczy, które później nawet ciężko mi jest powtórzyć, tak? Czyli na przykład wyjdzie mi coś i nie jestem w stanie tego powtórzyć na sucho, tylko w momencie, kiedy jest akcja, tak? Czyli w tej praktyce. Gdzieś tam po prostu coś wychodzi takiego, że kurczę, później gdzieś tam jak nagrywam sparingi czy coś i patrzę na to, mówię, kurczę, jak ja to zrobiłem, nie mogę tego na sucho powtórzyć, ale później gdzieś tam w praktyce znowu ten element się pojawia i znowu go robię, ale na sucho jak gdyby tylko jak gdyby w momencie w praktyce mogę wykonać pewne takie właśnie przyruchy i zachowania takie niestandardowe. A propos tych sparingów ostatnio rozmawialiśmy, mówiłeś, że brakowało ci tego, tak? Potem Better Behavior, które było świetnym doświadczeniem. Potem mówiłeś, że jednak brakuje w Polsce tego, tak? No brakuje. No tutaj kurczę, po prostu ja lubię na sparingu poczuć też troszeczkę takiego zakłopotania, tak? Żebym wtedy dostaje taką motywację do tego, że do pracy, tak? A kiedy wszystko za łatwo wychodzi, no to później i tak
gdzieś tam, gdzie się sparuje, czy później do walki wychodzi z kimś mocniejszym, no to po prostu te rzeczy wychodzą i nie jest to tak dobre jak na przykład na treningu czy sparingu. To w walce na przykład to nie działa wtedy. No. Mówiłeś ostatnio, że być może ten brak sparingów odpowiednich był też przyczyną porażki Roberta Parzęczewskiego, z którym sparowałeś kiedyś wcześniej. Mhm. No tak mi się wydaje, wiesz, no ja nie wiem, co tam Robert na co dzień robi, z kim sparuje. No ale pamiętam, kiedy sparował nawet do Bremera chyba jeździł, czy Ajetowicz nawet sparował z nim, no to wtedy był tam, czy nawet do mnie przyjeżdżał na sparingi, no to widać było, jakby u niego ten progres, tak? I później ten progres gdzieś się zatrzymał i można powiedzieć nawet troszeczkę jakby zaczął spadać w dół, nie? No nie wiem, zobaczymy, jak po porażce się podniesie, no, życzę mu powodzenia. A kiedy ty widziałbyś siebie w ringu? Mówisz ostatnio o maju? Maj to jest taki realny termin? No myślę, że maj to jest taki już z takim opóźnieniem, mogę powiedzieć, nie? No bo jeżeli okaże się, że ja za miesiąc będę mógł już bić ciosy, zadawać z pełną siłą, no to jeżeli będzie gala w kwietniu, no to dlaczego miałbym nie zaboksować już w kwietniu, nie? Po co, robiąc taką technikę w parach, ty odczuwasz jakieś dolegliwości w związku z tą ręką, bo czy partner cię oszczędza w jakiś sposób? Bo... No właśnie nie, no właśnie czuję, że jest wszystko dobrze, tak? No tutaj na próbę, na pierwszych treningach po prostu zaczęliśmy na tą gardę zwiększać tą moc, po prostu prosiłem, żeby troszeczkę mocniej zaczęli zadawać ciosy, żebym sprawdził, czy po prostu gdzieś tam się nie zagapię i żeby coś się nie wydarzyło, tak? Także tutaj swobodnie, muszę tylko uważać, żeby prosty na tą rękę, tak? Czyli na gardę jak idzie prosty, to żeby takiego ruchu nie było tu w tył, bo tutaj właśnie jest dolegliwość w tym barku i tylko na to chłopaki muszą uważać i uważają. Ja też staram się gdzieś tam nie nastawiać tej ręki, żeby ten, no i jakoś nam to wychodzi i jestem zadowolony, że chociaż tak mogę już trenować. Właśnie, bo wszyscy ci łokciowcy tacy i Diablo i Główka, ci, którzy mieli dolegliwości łokciowe, to głównie narzekali na te bóle przy bloku, nie przy akcjach ofensywnych. U ciebie jest tak samo? Nie, no ja miałem kaletki dwie popękane, także ten, a tutaj teraz mam problem w barku, ale mówię, no kiedy pod pewnym kątem ta ręka się nie układa przy bloku czy przy uderzeniu, no to wszystko jest w porządku, tak? Jeszcze ani razu nie odczułem nic po prostu przy pracy w parach, dlatego pracujemy, no wiadomo, z jakąś tam ostrożnością, ale no już trzeba zacząć pracować, bo po prostu ja nie mogę żyć bez treningu. Paweł, ostatnio taką sobie pogawędkę w aucie ucięliśmy i chciałbym tak pociągnąć ten wątek. Mówiłeś, że przed rozpoczęciem zawodowej kariery stałeś na bramkach, tak? I do kiedy to było, jak to wyglądało? To znaczy, pierwszy raz stanąłem tam, chyba miałem 21 lat, 20 bądź 21, no i tak gdzieś do końca kariery amatorskiej, czyli tak od gdzieś 2011 do 2015 roku pracowałem. Jak to wyglądało? No jak praca na bramce, zawalanie nocek, wiesz, jakieś tam dziwne ekscesy różne, wiadomo, jak to w klubach nocnych się dzieje, ale jakoś udało się przetrwać tą pracę i dzięki tej pracy też mogłem trenować i jakby kontynuować karierę amatorską. Nie musiałem chodzić do takiej pracy fizycznej na co dzień, tylko po prostu w weekendy pracowałem na bramce, a w tygodniu trenowałem. No i tak aż do zakończenia kariery amatorskiej. No i później jak już przeszedłem na zawodowstwo, no to jak gdyby mogłem spokojnie zająć się tylko trenowaniem. Sparingi się jakieś zdarzały? Coś tam się zdarzało, wiesz. Ale bez jakichś tam większych, że tak powiem, tragedii, nie? Ale z jakimiś większymi chłopcami? Ja pamiętam, że kiedyś Krzysiu Cieślak opowiadał, że miał jakieś starcie z gościem, który ponad stówkę ważył. Wiesz, różnie, no, już tak też się nie pamięta tego wszystkiego. No ale wiesz, jak to generalnie, jak stoisz z chłopakami, z dwoma ogarniętymi na bramce, to tak naprawdę tylko, wiesz, wpadasz i zamiatasz i wychodzą, nie? Także tam nie było jakichś wielkich bicia się, tak? I tym bardziej, że też trzeba było uważać, no bo to
wiadomo, że praca na bramce wymaga jak gdyby trzymania porządku, no ale też nie można bić ludzi bezkarnie czy robić krzywdę, tak? No chyba, że jakoś wymaga tego sytuacja, gdzie sam jest zagrożone moje zdrowie bądź życie, no to wtedy na to się nie patrzy, ale kiedy masz przewagę, wiesz, jesteś trzeźwy, więc stoisz na tej bramce z dwoma ogarniętymi chłopakami, no to tak naprawdę wiesz, przez tyle lat trenując ma się takie umiejętności, że no nie trzeba robić krzywdy, żeby po prostu kogoś unieruchomić, czy po prostu odebrać mu ochotę do jakichś tam awantur, nie? Mhm. No ale ręce sobie może na przykład uszkodzić, walki na gołe pięści, to jest jakaś twoja bajka? Rozumiesz? Znaczy wiesz, no ja bym chciał, ale to... Chciałbyś? No chciałbym spróbować, bo tam widzę, wiesz, dużo takich myczków, które na pewno bym wykorzystał, wiesz, tam timing i precyzja to jest główne, według mnie to jest taka główna domena tego, że taki atut główny, nie, tych zawodników, no bo widzisz ostatnio na przykład Tyson, niedoświadczony jak gdyby zawodnik z takich ringów, Kubiszyn przetrzymał te jego szaleńcze ataki, on wiesz, przestrzeliwał te ciosy w powietrze i ten to wykorzystał, doświadczenie w walkach, tam kickboxing i boks, i także to tutaj wiesz, nie przeskoczysz pewnych rzeczy, nie? To, że się nie boisz i wiesz, że masz zwierzęcą siłę i chcesz komuś urwać głowę, no to nie znaczy, że to zrobisz, nie? No i tutaj dobrym przykładem tego była właśnie ta walka. Ale na razie inne jeszcze cele, tak? No inne. Nie, no tutaj ja myślę, że mam, wiesz, tutaj knykcie takie... Mocne? No czy mocne, no właśnie mi się wydaje, że pękały by po prostu tutaj torebki stawowe, bo kiedyś miałem problemy z tym. Aha, wrażliwe raczej, tak? No tak wiesz, na gołą pięść to raczej wrażliwe, nie? No nie wiem jak tam, wiesz... Słuchaj, no, mały też mam delikatne jakoś... dłonie, to może dobrze. No znaczy widzisz, no ja nie mam może delikatnej dłoni, ale one już, wiesz, tutaj te torebki stawowe, one nie pękają jak dobrze je... Ten, ale na gołe... Zresztą wiesz, no to żaden dla mnie jakiś tam wielki sport, nie? To bardziej takie widowisko, no nie po to trenowałem, wiesz, 20 ponad lat sporty walki, po to, żeby teraz iść na taką, wiesz, a la chuligankę i zrobić sobie kontuzję i zakończyć w ten sposób swoją karierę, to raczej nie, ale jeżeli chodzi o taką, wiesz, samą konfrontację, no to chętnie bym spróbował, ale niestety mam inne cele i tutaj idę w inną stronę. No i niestety, na razie czekam. No stety. Kwiecień, mały, wracasz na ringu, tak bym chciał.